Bawimy się w tchórza? Kto pierwszy? Dobra. Obydwoje przegraliśmy. Cześć moi drodzy, z tej strony Faral i zapraszam na kolejny odcinek Subnautiki na moim kanale. Tak, od ostatniego odcinka wiele się u mnie zmieniło, ponieważ przebudowałem swoją bazę i powiem wam, że naprawdę dobrze teraz się spisuje. Od razu zróbmy sobie taki wjazd na chatę do Farala na bazę i zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Tutaj mamy jeden właz, którym sobie oczywiście możemy wejść. I na samym początku od razu mamy akwarium, w którym pływa kilka rybek i sobie jeszcze dorzucimy inny gatunek. Mamy bumeranga, łapacza, łopatnicę, dorzucimy sobie jeszcze dziurawca, no i oczopłaszczkę, bo nam jej tutaj brakuje. Dobra, akwarium jest załatwione, idziemy dalej sobie normalnie przez hol spacerkiem. Tutaj mamy nasz bioreaktor. I ten właśnie oto bioreaktor rozkłada materię organiczną i przetwarza ją na naszą energię, którą możemy sobie ładować Simofa oraz na przykład baterię tutaj, na przykład w tym oto miejscu. Akurat mi się bateria rozładowała w moim Siglajcie, dlatego sobie weźmiemy dwie baterie ze sobą, bo się przydadzą nam na pewno. Dobra moi drodzy, no to co chciałem wam jeszcze pokazać? Mamy drugie pięterko. Na drugim pięterku tutaj mamy jeszcze do zagospodarowania pewną przestrzeń. Jeszcze na razie nie wiem, co tutaj zrobimy. No i główną taką wisienką na torcie jest nasze obserwatorium, z którego rozlega się przepiękny widok. No i oczywiście mamy naszą kulę energetyczną, którą ją przetransportowałem z powrotem do nas tutaj z poprzedniej naszej kapsuły, bo tam ona się po prostu marnowała. Ale moi drodzy, okej, polećmy teraz szybko, zrobimy sobie jedzonko. Sprawdźmy sobie jeszcze, co mamy do zbudowania. Nie mam pojęcia. Chciałbym na przykład jajo stworzenia wziąć i wsadzić do takiego inkubatora. Tylko który to jest budynek? Oj. To będzie się nazywało z pewnością... To nie okno, nie wzmocnienie, nie... Akwarium. Akwarium już mam postawione, ale do akwarium niestety nie mogę tego wsadzić, więc... Jestem mega ciekawy, gdzie... Ja mogę wsadzić jajo stworzenia, żeby coś mi się wykluło. Aha, ale zanim wyruszymy, później się tym zajmiemy, ale zanim wyruszymy, odsłuchajmy sobie w końcu radio, bo mamy nową wiadomość. Odtwarzanie zapisanego wyzwania o pomoc. Tutaj kapsuła 6, na pokładzie mamy pasażera. Współrzędne załączone. Wylądowaliśmy kilometr od miejsca katastrofy, lecz obszar między nami a miejscem spotkania jest napromieniowany. Prosimy o natychmiastowe wsparcie. 6 baza, bez odbioru. O kurczę. Czyli się udamy w tym momencie, moi drodzy, do bazy numer 6. Live pod numer 6. Gdzie on się znajduje? Widzicie mniej więcej, gdzie on jest? Zróbmy tak. Zniszczmy sobie jeszcze raz radio. Przepraszam, nie to. Ej. No, nie o to chodziło, ale... No dobra, niech będzie. Trzeba będzie na nowo okno postawić. Oj, Farel, misklik i popsułeś okno. Dobra, postawmy jeszcze raz radyjko. Kolejna wiadomość. Livepod 4. Duża ryba gdzieś była w wodzie. Okej. Dobra. Lecimy po drugie PDA, czyli pod 4 i pod 6 musimy się udać. Dobra, za chwileczkę to zrobimy. Ale jeszcze raz zniszczmy radio. Może coś znowu nam powie ciekawego. Kolejny message. Aurora, to jest Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know. How bad? Dobra. How many of... Nie wiesz? Dobra. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? We're a six-seater, and we aren't even slightly equipped to handle this. Our pilot last attempted a planet landing in the Academy simulator. Kurczę, szkoda, że nie ma dokładnego tłumaczenia. Połowę rozumiem, a połowę... Nie, no dobra, szkoda. No ale będziemy się domyślali w międzyczasie. Dobra, moi drodzy, to nic. Zobaczmy, co mamy ze sobą w naszym plecaku i od razu się udamy. Może zrobimy sobie jeszcze jakąś wodę. Czy mamy osad soli? Jest osad soli.
utleniacz zróbmy. Woda nam się na pewno przyda na podróż. I jeszcze wam chciałem coś pokazać. Ulepszyłem swojego Seamoth'a, ponieważ teraz i dzięki temu możemy teraz się zanurzyć na ponad chyba 300 metrów, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ostatnio zniszczyłem swojego Seamoth'a, jak kurczę, zanurzyłem się na poniżej 200 metr. Czy ja wziąłem sobą palnik? Palnik jest. Narzędzie naprawcze jest 26 i palnik 15. Ale mamy dwie baterie. Poczekajcie, jeszcze cofnę się jednak po te dwie baterie, bo ta wyprawa może być naprawdę dosyć długa. Okej, weźmy kolejne dwie baterie. Hop. Hop. Okej. Lecimy. Od razu zapomniałem wam pokazać garaż mój. Mój garaż, który znajduje się tutaj pod wodą. Możemy sobie tędy wejść. O, mamy zaparkowanego Seamoth'a. Pokażę wam od razu, jakie mamy upgrade'y z nim w nim zrobione. To nie tutaj. Przepraszam. To nie w tym miejscu. Upgrade'y są chyba tutaj, tak? Tak, konsola ulepszeń mamy tutaj. Wzmocnienie kadłuba. Prewencyjnie wzmacnia kadłub podczas kolizji, eliminując jakiekolwiek uszkodzenia na niewielkich głębokościach. Kompatybilny z Seamoth'em i kombinezonem Brown, super. Tutaj mam dodatkowo kompresor ciśnienia Seamoth'a WZ1. Zwiększa poziom bezpiecznego zanurzania o 100 metrów. Nie kumuluje się. Super. Wskakujemy naszego Seamoth'a. 83%, tak? Naładowania. 84. Nie, 84% życia. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy, w którym to było kierunku. Tu mamy live pod numer 4. Dobra, udajemy się na razie pod live pod numer 4 i pod live pod numer 6. Tam daleko stoi mój Seamoth, którego niestety porzuciłem w ostatnim odcinku, bo mi się bateria skończyła, a myślałem, że jak będę miał ze sobą te ogniwo energetyczne, to będę mógł po prostu je wsadzić do bagażniczka i płynąć dalej, ale niestety tak nie jest. O stary, bo mi wymusisz, uwaga! Z drogi, grubasie! Bum! Zobacz, salto zrobił. Lecimy dalej. Dobra, moi kochani, jesteśmy z powrotem. Mamy już niecałe 100 metrów do kapsuły numer 6. Po PDA płyniemy oczywiście. Jest to głębokość 100 metrów, także nie mamy co się obawiać. Jest to dosyć płytko. Sprawdźmy, co tutaj jest. Jest PDA. Podnieśmy je. Dziennik drugiej załogi kapsuły ratunkowej. Okej, sprawdźmy, co tutaj się znajduje jeszcze dodatkowo. Latareczka. Gdzie jest latareczka? Ołów. Dziękuję, ołów się zawsze przyda. Zeskanujmy coś jeszcze. Możemy coś zeskanować? Chyba nie, to było na tyle z tej kapsuły. Dobra, płyniemy teraz do kapsuły numer 4. Ona nie jest daleko oddalona od tej kapsuły. Po prostu kapsuła numer 4, 360 metrów. Dobra, płyniemy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już pod kapsułą. Jak widzicie, ta kapsuła unosi się na wodzie. Czyli to jest taka jakby szalupa ratunkowa, która nie poszła na dno. Czyli zdała swój egzamin. No nie do końca, bo się wywróciła na plecy, z tego co widzę. Wpłyńmy do środka. Co tutaj mamy? Apteczkę. Wabik na stworzenia. No, to powiem wam coś ciekawego. Jak widzimy, ona będzie chyba odciągała od nas lewiatany, z tego co widzę po tym całym skrypcie. Okej, fajnie, przyda się. Czyli mamy dwie kapsuły już załatwione. Sprawdźmy, czy mogę coś zeskanować tutaj w tej kapsule. Oczywiście, że nie. Jeszcze jedno PDA, super. Dziennik załogi kapsuły ratunkowej numer 4. Dobra, moi drodzy, wypływamy z tej kapsuły i płyniemy z powrotem do chaty i udajemy się do jaskini grzybków galaretowatych. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem przy chacie. Ja sobie jeszcze złapię kilka tutaj rybek, które mi się złapały w pułapkę. Wow, 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 patrz, nawet jest ta wredna. Tą wredną trzeba uwalić. A ty, chamie, dobra. Przypaliłem ją delikatnie, patrzcie. Mamy dodatkowo kwarc. Troszeczkę ołowiu. Dziękuję. Thank you, Richard. Łopatnica, chodź. O, to możemy też jeszcze szybciutko sobie podhaczyć. Czy ty chcesz mnie zabić? No, chyba dostała. Dobra, super. Tutaj jeszcze po bumerangu weźmy.
Nie to, co trzeba, Farrell spakował. Gościu, odpal kulkę grawitacyjną. Dobra, bumerang, chodź. Bo trzeba narobić naprawdę żarcia. Weźmiemy... Pokażę wam, jak się fajnie wpływa moim Simofem do mojego garażu. Co prawda troszeczkę mało miejsca mu zrobiłem. Ale... Farrell, mistrz kierownicy. Wszędzie wpłynie, wszędzie się wciśnie, dobra. No i jesteśmy. Obrót 180 stopni. Zaparkowane, wyskakujemy. Tutaj jeszcze będę musiał zrobić sobie takie przejście stąd do mojej chaty w jakiś sposób. Na razie jeszcze nie wiem jak, dlatego muszę chodzić naokoło. Troszeczkę tego nie przemyślałem, ale spokojnie, spokojnie, wszystko ma swój czas. Dobra, zrobimy teraz sobie szybko żarcie. A, właśnie, tak stwierdziłem, że może na początku odsłuchajmy jeszcze radio, może akurat nasze radio skieruje nas gdzieś w kierunku tej jaskini z grzybami galaretowymi. Zobaczmy, co się dzieje. Lifepod 7, okej. Pod jest strukturalnie sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Kolejne PDA mamy. Okej. Ja sobie jeszcze raz zniszczę radio, żebyśmy mieli na przykład dwa sygnały PDA, kolejne. Może akurat będą blisko siebie, wtedy zaoszczędzimy trochę czasu. Co nie? Okej. Okay. Sick fluid intake. Dobra, jak sick fluid intake, to zjedzmy. Zjedzmy. Woda popite, popite. Okej. Okay. Zniszczmy jeszcze raz radyjko. Postawimy je na nowo. Miałem jeszcze postawić do tworzenia apteczek, to coś, ale dobra, na chwilę obecną nie mam. Aha, nie mamy żadnej wiadomości. Super, tutaj jeszcze jak widzicie za oknem postawiłem sobie dwie grządki, w których będziemy mogli coś sobie wyhodować. Na razie jeszcze nie wiem, co możemy wyhodować, dlatego napiszcie mi w komentarzu, co możemy tutaj zasadzić i gdzie mogę takie nasionka zdobyć. Lecimy po PDA numer 7. Lecę do Simofa i widzimy się przy lifepodzie numer 7. Powiem wam, moi drodzy, że w tym kierunku jeszcze nie płynąłem. Jesteśmy na 116 metrze, a do kapsuły mamy jeszcze 107 metrów. Dobrze, że zrobiłem ulepszenie w Simofie. Mam nadzieję, że... O właśnie, coś tutaj krąży koło naszego... Panie rekinie? O, w mordę jeża! Dobra, ja zrobię tak. Szybciutko ewakuacja. Dawaj, ja nie mam baterii! Nie mam baterii, o nie! Chowaj się! O bracie, widziałeś to? On cały czas wokół mnie krąży, a ja nie miałem baterii w Siglajcie. No to przecież są jakieś chyba kpiny. Wow. Dobra, Farrell, napraw. Podnieś samochodzik. Dzięki. Ej, a dzięki temu mogę tego chama zeskanować? Woo! Panie, proszę mnie nie gryźć. Mam nadzieję, że mojego Simofa mi nie zniszczysz, co, mordo? Gdzie jesteś? Nie widzę go. Dobra, szybko robimy nura po te PDA. O, bracie, ale tutaj było cieplutko. Dziennik załogi, dobra. Ale zróbmy jeszcze tak, latareczkę przełóżmy i sprawdźmy, czy mamy tutaj coś dostępnego. No chyba tylko i wyłącznie to. Dobra, zeskanujmy sobie. No niestety nie mogę, ale z chęcią bym zeskanował jeszcze tego delikwenta, który się gdzieś tutaj znajduje. Halo, gdzie pan jest? Dobra, nie widać go. Sprawdźmy. Dobra, jest tutaj, jednak jest. Dobra. Po cichu, po cichu. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczysz. Czy widzisz mnie? Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Ja nie gryzę, ja delikatny. Rekin pancerny. No i dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, panie rekinie pancerny, za... Kurczę. Za uwagę. Tutaj jeszcze mamy... Tytan. Nie, no tylko tytan. Dobra, dobra. Simów, simów, simów. 20-30% tylko miał? Ja cię pierniczę. Dawaj, 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 dawaj. No i dobra, nas nie dogonią. Nara. O bracie, niezły Mission Impossible. Bawimy się w tchórza? Kto pierwszy? Dobra. Obydwoje przegraliśmy.
Teraz się zawijam napięcie i widzimy się u nas w bazie. Teraz tak. Trzeba wziąć rozpęd. Pionowy i w dół. Powiem wam, że pierwszy raz się tam udaje na taką aż głębinę. O kurczę, jak się światło zmieniło. Dobra. Mam nadzieję, że tu jakiś nieprzyjacieli za dużo nie będzie. Grzybki galaretowate są. Jesteśmy na 200 metrze. No dobra, dobra, spoko. Mamy jeszcze... Jest coś. Mamy jeszcze 80 metrów zasięgu. Jest coś. Ja bym tutaj sobie... Wow, 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 wow. Co to było? Patrzcie, coś z przodu pływa. Jakiś węgorz. Rzeczny wąż. Dobra, ale nie chcę sprawdzać, co to za cholerstwo. Zeskanujmy sobie, może coś tutaj będzie. PDA. Dziękuję. Dziękuję, PDA jest. Mogę coś zeskanować również? No niestety nie mogę. Dobra. Płyniemy dalej. Jest tutaj bardzo blisko ten rzeczny wąż. Dlatego popłyniemy sobie jeszcze może niżej. I chyba ich tu raczej nie będzie. Dobra. Płyniemy tutaj. Kurczę, jakaś taka dziwna poświata. I dziwne dźwięki są tutaj wydawane przez chyba... panie, przez te chyba węże. Nie wiem, co to jest to coś. A nie wiem, czy wychodzić. Powiem wam, że troszeczkę się boję wyjść. Aha, tutaj jakiś jest gejzer. No to też nieciekawie. Jak widzimy, ten biom się nam renderuje. A tutaj tego pana z chęcią bym jakoś ominął. Wow, 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 wow. Mamy coś. Mamy coś, jakąś skrzyneczkę. Otwieraj. O kurcze. O kurcze. Dobra, do widzenia panie. Panie wężu. Jest proponowana baza Degassi na 250 metrze. O bracie. No to tego tu się nie spodziewałem, ale... Oj, 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 uwagaj, uważaj, bo parzący żerandol jest. Dobra, super, skanujmy wszystko, co się da. Dobra, nie da się. Maszyna filtrująca wodę. No, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Super. W końcu coś przydatnego znaleźliśmy. Rewelacja. No, zobaczmy. System filtracji wysysa z zewnątrz wodę niezdatną do picia. Rozbija ją na pojedyncze atomy i usuwa wszystkie szkodliwe składniki. Zapewnia czystą wodę i sól. Wow, nie gadaj, że teraz będę tylko wstawiał buteleczkę i będę miał napełnioną. Nie będę musiał łapać... Co to było? Tej soli i koralorury nie będę musiał skrobać. Dobra, super, jestem mega, mega zadowolony. Trzeba umijać te żerandole, pamiętajcie. Mam nadzieję, że tu niczego nie będzie. Poczekaj, 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 Farel, przecież jesteś na wysokiej, na dużej głębokości. Oddycharkę załóż. Dobra. Wow, zapomniałem całkiem o tym, że jesteśmy na ponad 200 metrze. PDA, pięknie. Dziękuję. Ząb Stalkera. Super. Pamiętaj, Farel, pilnuj powietrza, bo zaraz się z pewnością zgubisz i będzie lipa. Dobra, nic, moi drodzy. Ja szybciutko wracam do Simoufa. Nabrać troszeczkę powietrza. Mam nadzieję, że ten Simouf... O, PDA, dziękuję. Jest tutaj dalej. Nic cię nie rozwaliło? Nic, super. Może podpłynę... Auła! Ale mi wymusił, ale mi wymusił. Dobra, podpłyńmy z tej strony. Tutaj coś jest do zeskanowania? Fragment karabinu unieruchamiającego. Dobra, niestety wszystkie schematy mam dostępne. Otwórzmy. Aha. Tędy nie wpłynę. Co ty gadasz, że tędy nie wpłynę i muszę wpłynąć naokoło? Dobra, zeskanujmy sobie jeszcze to. Tytan zawsze mi się przyda, bo chcę bazę rozbudować. Aha, tutaj też się nie da. Czyli... No, tutaj też nie. Dobra. 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 Ała! Wiedziałem, że zaraz się Farel skaleczy. Dobra. Minięty, minięty, minięty. I co tutaj będzie ciekawego? Double Classic Bed. Okej. Okej. Łóżko się przyda z
pewnością będziemy mieli na czym spać. I chyba wam powiem, krzesło mam. PDA, dobra, delikatnie, Farrell, dotknij. Tutaj otwórz jeszcze tą szafkę. O, coś nowego? Niestety nie, jednak to już miałem. Dobra, tutaj miń to ładnie jeszcze raz. Okej, minięte i możemy płynąć do góry. Mam nadzieję, że wszystko zeskanowałem, co mi się przyda. I nie będę musiał się już tu w przyszłości wracać. No to chyba ała wygląda. Dobra, moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Ja wracam na górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Subnautiki na moim kanale. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, cześć!